Póki co operuje w obszarze zagłady elektrochemicznej, ale wydaje mi się, że to można by nazwać pewnego rodzaju resetem elektrochemicznym, twardym resetem. Jak bardzo skutecznym, to się okaże. Cześć! W tym materiale spróbujemy sprawdzić, jak bardzo można zregenerować akumulator żelowy, który teoretycznie jest nieregenerowalny. Oczywiście, żeby to miało sens, to trzeba spełnić kilka warunków. No między innymi ten akumulator nie może być takim trupem, że on ma tam 0 V. Potrzebujemy taki, który napięciowo będzie zachowywał się normalnie, czyli w okolicach 12,5 V. Oraz jego rezystancja wewnętrzna to też nie będzie w kosmosie, tylko będzie tam gdzieś, no powiedzmy, poniżej 10 mA. Jeżeli się zdarzy, że macie taką baterię i ona zaniemogła i nagle, pomimo tego, że napięciowo jest ok, to ma kilka amperogodzin, no to teoretycznie powinno się ją oddać do skupu złomu i sprzedać po 1,60 zł za kilogram. Tyle mniej więcej w ostatnim czasie płacą. Ale można poddać go pewnemu procesowi, który sprawi, że podniesiemy jego pojemność do około 50%. Na kilku akumulatorach, na których to testowałem, to działa. Więc być może jest to dobre rozwiązanie. Panie majstrze, co to w ogóle za pomysł, żeby jakieś stare kwasiaki reanimować? Akumulator żelowy to też kwasiak, przypominam. Jak to na AliExpress, takie okazje można kupić. LiFePO 4 za pół ceny sprzedają. No i mój sąsiad zakupił takie to okazyjne LiFePO 4. 4000 plus, nie wiem, co tu autor miał na myśli, czy to jak ktoś ma piątkę dzieci, to ma sobie taki akumulator kupić, czy co? No tak z zewnątrz, to taka profesjonalna to konstrukcja, to 200 Ah, kuloopart, zabezpieczenie po DC, jakiś wskaźnik naładowania, a trzeba nacisnąć, pokazuje cały czas 50%, nie wiem czemu, ile by nie ładować, to jest 50%, no ale jak sąsiad się wybrał pontonem i na środku jeziora już musiał wracać na wiosłach, to mówi, no coś to nie tak, takie to lekkie i w ogóle, no jak zrobił obdukcję, no to się trochę przeżegnał lewą nogą, że to takie tu maleństwo siedzi w środku. No jeżeli macie ochotę, abym zrobił cały materiał poświęcony tej oto baterii, bo tam jest dużo do powiedzenia, warto byłoby też zmierzyć pojemność faktyczną, zobaczyć, jaki tam BMS siedzi, jakie ma parametry i w ogóle gdzie to można kupić, bo ten sklep jeszcze istnieje. Co prawda tam jeszcze terroryzujemy sklep, żeby kasę oddał, bo oni też tam chcieli, żeby im to odesłać, tylko że jest jeden mały problem, że wysłanie do Chin tej skrzynki kosztuje 800 zł, więc to średni ma sens. No ale cóż, no jak zrobicie zwrota, to mu w kasę oddadzą, tylko taniej nie było, plus jeszcze 800, to może się okazać, że ani kasa, ani towaru, ani niczego, także bywa ciekawie. Ale tu jeszcze 100 osób siedziało w tym akumulatorze, że każdy chciał się pocieszyć, że to nie on trafił na taką okazję. Mam tutaj jeszcze jeden nierozpieczętowany, więc można zobaczyć, jak to wygląda tuż po otwarciu. Jeżeli macie ochotę na taki odcinek, to napiszcie komentarz, a pewnie taki zmontuję. Akumulator żelowy jest tak oznaczony i można go zepsuć w prosty sposób, nieważne czy on będzie miał miesiąc od daty sprzedaży, produkcji czy 5 lat. Wystarczy, że dopadniecie jakiś prostownik, który zapoda z 15 V i dopakuje go do pełna, po czym zacznie występować efekt gazowania żelu. Jeżeli w żelu będą bąble, no to do widzenia. Pojemność automatycznie nam spadnie po jednym takim ładowaniu. Teoretycznie proces nieodwracalny. Kilka eksperymentów naprowadziło mnie na pewien trop. Mianowicie, w jaki sposób można podnieść parametry mocno zmęczonego akumulatora żelowego. No i pytanie, czy w każdym przypadku równie skuteczne to będzie. Zamierzam to sprawdzić, jak będzie w tym przypadku. Jest to bateria, która nie jest jakoś mocno leciwa i pozornie wydawałoby się, że ma super rewelacyjne parametry. 3,21 mA to wydawałoby się, że to są parametry nowej baterii. 930 amperów prądu na strzał, ponad 13 V, no po prostu nówka Pewex. Ale czy na pewno? Żeby to wiedzieć, należałoby zmierzyć jego faktyczną pojemność za pomocą miernika pojemności. Ale żeby nie było lipy, że ktoś sobie pomyśli, że tutaj makaron na uszy nawijam, to oznaczymy sobie ten akumulator jakoś tak, powiedzmy, testowy jeden.
żeby było wiadomo, że to jest ten. No jeszcze musicie wybaczyć mi parę zdań teorii, bo to jest dosyć istotne, zwłaszcza jeżeli ktoś chciałby samodzielnie taki eksperyment powtórzyć. No to jeśli chodzi o badanie pojemności akumulatorów, to trzeba nadmienić, że pojemności podane na obudowie akumulatora są podane zazwyczaj w cyklach 20-godzinnych. To znaczy, jeżeli nie ma informacji na temat tego, w jakim cyklu powinno się to zbadać, no to wiadomo, że w domyśle, że to jest cykl 20-godzinny. Co to znaczy? To znaczy, że gdybyśmy ten akumulator rozładowywali prądem na poziomie 5,5 A, to prądu powinno wystarczyć na 20 godzin jakiegoś tam odbiornika. Ja ustawiłem miernik pojemności troszeczkę mniej, bo tak jakoś z automatu na 5 amperów powinno być 5,5, żeby ten pomiar był precyzyjny. Przy mniejszym prądzie rozładowywania może okazać się, że realna pojemność będzie ciut większa. Tutaj widzę, że następuje spadek napięcia, już dosyć istotny, 12,38, ale zauważyłem, że przy zdrowych bateriach, jeżeli mierzymy pojemność, to napięcie leci, 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 w jakimś momencie się zatrzymuje, a później wręcz nawet rośnie w trakcie, kiedy cały czas rozładowujemy akumulator tym samym prądem. Wiadomo, że później po wzroście napięcia następuje spadek. Pełne rozładowanie akumulatora równa się 10,5 V. No widać, że dużo czasu nie upłynęło, a napięcie nam leci na ryj. Tutaj zrobiłem timelapse, bo trochę długo to trwa. Chciałem pokazać, jak wygląda charakterystyka spadku napięcia do poboru energii z baterii, no i oczywiście do czasu, który tutaj znacznie szybciej upływa. Jak widać, test trwał 45 minut i nawet pomimo tego, że prąd rozładowywania był mniejszy niż testowy być powinien, to udało się uzyskać 3,7 amperogodziny. Trochę nędza, rzekłbym. A wydawałoby się, że będzie tak pięknie i kolorowo. A tu niestety rzeczywistość przygotowała inny scenariusz. W tym oto pojemniku do żywności przechowuję tajną miksturę do regeneracji akumulatorów żelowych, a mówiąc poważniej, jest to mieszanina mniej więcej w takich proporcjach, czyli tylko 10-15% elektrolitu, a reszta to woda zdemineralizowana bądź destylowana. No i tutaj należy zachować bezpieczeństwo, ponieważ stężenie elektrolitu to jest aż 38% kwasu siarkowego. Czyli paluchy się zaczynają rozpuszczać, jakby ktoś miał ochotę sobie je wymoczyć, więc nie polecam. No i też należałoby pamiętać o tym, że chemiku młody lej kwas do wody, a nie odwrotnie, bo inaczej może strzelać. Jak komuś strzeli w oko, no mnie nie strzeli, bo akurat mam okulary korekcyjne, no ale jak już będąc prawilnym, to powinno się założyć jakieś gogle. Dwie strzykawki dziesiątki do każdej celi. No to teraz ładowanie. Po uzupełnieniu płynów akumulator powinien trochę odstać, zanim zacznie się go ładować. Myślę, że nawet mogło być to powiedzmy kilkanaście godzin. Rozładowywanie akumulatora to zmniejszanie stężenia kwasu siarkowego wewnątrz, a ładowanie to zwiększanie gęstości elektrolitu. Po naładowaniu, które trwało dosyć długo, bo około 12 godzin, dosyć mały prąd akumulator pobierał. Wykonałem ponownie test, który trwał 42 minuty i udało się wyciągnąć z akumulatora 7 amperogodzin. Natomiast prąd był dosyć duży, bo ustawiłem 10 amperów. On chwilę stoi już po wyłączeniu się. A widać, jak napięcie leci, bo on jest rozładowany. Więc nie będę go męczył, tylko ponownie go po prostu naładuję. Zobaczymy, o ile zwiększy się jego pojemność po kolejnym cyklu. Z pojemności numer 2 po ponownym naładowaniu, które trwało około kilkunastu godzin małym prądem,
Dlatego też napięcie baterii jest dosyć wysokie, bo powyżej 13 V ledwo co zostało odłączone od prostownika. Tym razem prąd prawidłowy, taki jaki powinien być w cyklu 20-godzinnym, czyli 5,5 A, ponieważ akumulator ma 110 Ah. Po 92 minutach jest wynik na poziomie 8,5 Ah. No fakt, że to jest oczywiste, że będzie więcej niż przy poprzednim teście, ponieważ jest mniejszy prąd, ale liczę na przynajmniej dwukrotnie większą wartość, co ewidentnie pokaże jako skuteczne działanie, to które miało miejsce. Po 233 minutach udało się nakręcić 21,4 Ah, czyli jest lepiej niż przypuszczałem. W związku z tym kolejne trzecie ładowanie. No i będzie trwało pewnie też kilkanaście godzin. Kolejnego dnia po naładowaniu udało się nakręcić 17,4 Ah. Po 190 minutach napięcie jest jeszcze 12,40, więc no można obstawiać zakłady, ile tutaj jeszcze pozostało energii w tej baterii. No myślę, że przy dobrych wiatrach do 32-3 Ah może uda się dociągnąć. No jestem ciekaw, jaki będzie finał. No niestety przeliczyłem się. Kolejny wynik okazał się gorszy od poprzedniego, 21,17 po 230 minutach rozładowywania. Lecz zauważyłem pewne zjawisko, że akumulator pobierał bardzo niewielki prąd po kilkunastu godzinach ładowania i może błędem było go przestać ładować. Trzeba było kontynuować, nawet jeżeli to będzie dłużej trwało, więc tym tropem idę i zostawiam go na prostowniku gdzieś około jednej doby. Aby nie tracić czasu po próżnicy, postanowiłem rozbudować eksperyment. Włączyłem do testera akumulator, który wykazywał po wstępnym teście 35 Ah. Ewidentnie został unuszkodzony w wyniku nieprawidłowego ładowania, bo trzeba pamiętać o tym, że akumulatory żelowe nie lubią zbyt wysokiego napięcia. To wiem akurat po tym akumulatorze, ponieważ po zdjęciu korków i podniesieniu zaworów VRLA na zewnątrz tych zaworów znajdował się żel. A żeby ten żel się tam wydostał, to trzeba zdrowo akumulator zagotować. Żeby tego dokonać, trzeba go ładować zbyt wysokim napięciem. Z tego co mi wiadomo, to na pewno tego napięcia nie powinno przekraczać na poziomie 14,4 V, aczkolwiek być może są jakieś akumulatory żelowe, gdzie specyfikacja zaleca stosowanie jeszcze niższego napięcia. Natomiast w przypadku takich no przynajmniej starszej daty produkcji i może lepszego wykonania jeszcze przedcovidowego akumulatorów żelowych jakichś tam znanych marek, no to na pewno nie szkodziła im eksploatacja w ciągniku rolniczym, gdzie alternator nie przekraczał 14,4 V i takie akumulatory no wiele lat bardzo dobrze się sprawowały jako rozruchowe, aczkolwiek rozruchowymi one być nie powinny, ale mimo wszystko radziły sobie z tym i to do dzisiaj znajomy ma, tylko że faktycznie na CSB, więc no, za tym stoi jakość. Co w tym przypadku? No trudno powiedzieć. No, na pewno został on zagotowany, ponieważ żel wydostał się na zewnątrz. Aby w ogóle zrobić jakiś eksperyment i porównać do poprzednich wyników do akumulatora testowego, to zastosowałem tutaj 30 ml substancji, czyli roztworu, gdzie większą jego częścią jest woda destylowana, a mniejszą elektrolit do akumulatorów kwasowych i zobaczymy, czy ma to sens, czy te wyniki się poprawią, czy wręcz pogorszą, bo wcale nie jest powiedziane, że im więcej, tym lepiej. Dlatego chciałbym też i to sprawdzić. Akumulator numer 2 dosyć ładnie wstał, bo z 35 na 78 Ah po uzupełnieniu 30 ml. No i mówi mi to, że być może do testowego warto byłoby dorzucić jeszcze dyszkę, bo to poszło 20. Natomiast zrobię to w kolejnym cyklu, bo on w tej chwili jest naładowany tyle, ile przyjął energii. A tak coś intuicja mówi mi, bo pewności nie mam, że wodę najlepiej uzupełnić w momencie, kiedy akumulator jest rozładowany, a nie naładowany. On w tej chwili jest naładowany, więc go rozładuję. Uzupełnię płyn i będę ładował ponownie. No jestem ciekaw, jaki uzyskam wynik. No tutaj długo to trwało, bo aż 857 minut. Prąd 5,5 ampera. No ale tyle udało się wycisnąć, także widać skuteczne rozwiązanie.
Dziwna sprawa, bo po kolejnym cyklu rozładowywania parametry pogorszyły się, czyli udało mi się uzyskać 17,5 Ah. Cóż można z tym zrobić? No jedyne co mogę spróbować to dolać jeszcze 10 ml swojego roztworu i zobaczymy co się będzie działo. Jedyne co założyłem to to, że akumulator nie ma wcale jakiejś ogromnej ochoty na duży prąd w momencie kiedy jest rozładowany, a to jest dziwne. Ale zobaczymy, co się działo na przestrzeni tego czasu z rezystancją wewnętrzną, bo tego nie wiem. Pogorszyła się okrutnie. Gdybym taki akumulator spotkał na skupie, to raczej nie byłbym nim zainteresowany. No ale wcześniej było dużo, dużo lepiej. No cóż, zniesmaczony dotychczasowymi efektami, postanowiłem szukać więcej informacji. I znalazłem. Lecz to, co wyczytałem, było na tyle szokujące, iż postanowiłem kontynuować to dalej na akumulatorach AGM, obawiając się, że te żelowe, które mam, po prostu w ten sposób wykończę. Informacja brzmiała rozładować akumulator do 2 V. No i wydawało się to wręcz nieprawdopodobne, no bo coś zupełnie przeciwnego niż do tej pory wiedziałem, bo wydawałoby się, że taka zabawa może spowodować zgon baterii. No i w przypadku dwóch, których tutaj nie ma, faktycznie tak było. Lecz tam postanowiłem rozładować się dwukrotnie do 2 V, co im zdecydowanie zaszkodziło. Natomiast jednokrotne rozładowanie do 2 V pomaga. Te doświadczenia postanowiłem przenieść na akumulator żelowy. I to, co się działo dalej. Teraz kolejny test, podobny jak w AGM-ie, czyli zjazd do 2 V, prąd 5,5 A, a później powolne ładowanie i test pojemności. Zaskakujące jest to, jak wiele amperogodzin uciekło poniżej 10,5 V. Rozładowywanie do 2 V trwało dosyć długo, bo aż 722 minuty. Udało się wyciągnąć 66 amperogodzin, ale to od 13 V, czyli od pełnego do total pustego, już poniżej kreski, czyli do 2 V. Wskoczyło napięcie na 10,30. No i cóż, ładujemy. Ładowanie trwało dosyć długo, bo sporo powyżej doby. Znaczy no, nie że 2 doby, ale doba z kawałkiem. Czyli myślę, że gdzieś dobre 30 godzin. Akumulator był bardzo chłonny, także to dobrze wróży. No i już widać pierwsze efekty, bo po 276 minutach mamy 25 i kawałek amperogodziny. Przy spadku napięcia do 12,38 ten wynik jest zdecydowanie lepszy od poprzednich. Ale ile uda się wyciągnąć do 10,5 V, to czas pokaże. Idzie dobrze. Przyjmuję zakłady, do ilu uda się dociągnąć. Po rozładowaniu okazało się, że udało się wyciągnąć prawie 52 Ah. Test trwał 565 minut, więc dosyć sporo. Prawie, że 10 godzin na 9,5. Akumulator działa i ma się dobrze. Z każdym cyklem bardzo nieznacznie rośnie pojemność, ale to jest jakaś tam część amperogodziny, więc nie wiem, czy można mówić tutaj o jakiejś tam poprawie. Może na przestrzeni 100 cykli by to coś pomogło. Z drugiej strony nie mam pojęcia, na ile może zaburzyć liczbę cykli rozładowanie baterii do 2 V, no bo pamiętajmy, że dobry AGM no to ma gdzieś około tylko 600 cykli. Czy takie rozładowanie do 2 V skróci mu życie? Bardzo możliwe, że tak. No ale z drugiej strony, jeżeli ma iść na złom, no to jakie to ma znaczenie, ile tam cykli później będzie? No i wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Zauważyłem też, że w przypadku akumulatora 100 Ah to wlewanie więcej niż 20 ml to nie za bardzo. W przypadku AGM-ów widać, że najbardziej optymalną objętością płynów no to jest 20 ml na celę. Dobę należy odczekać, dopiero wtedy akumulator ładować, kombinować. Tak samo też jest dosyć ważna kolejność. Najlepsze efekty uzyskiwałem wtedy, kiedy wlewałem płyn do akumulatora, następnie wyciągałem z niego ile się da poprzez pracę ładując go i rozładowując w zakresie od pełnego do 10,5 V. Natomiast jeżeli już w dalszej części nie byłem w stanie wyciągnąć więcej, to dopiero wtedy stosowałem metodę rozładowania do 2 V i znowuż pracował on w zakresie od pełnego
od full pełnego do 10,5 V. I dopiero wtedy to rozładowanie do 2 V powodowało, że to, co się wcześniej udało uzyskać, tak mniej więcej się powiększało dwukrotnie. Więc myślę, że w wielu akumulatorach no to może pomóc znacznie lepiej. Ja brałem pod uwagę naprawę takich baterii, które mają bardzo niewielką część pojemności. Może gdyby taki akumulator miał 10 czy 20 amperogodzin ze 100, no to może udałoby się wyciągnąć więcej niż 50, tam powiedzmy 2 amperogodziny. Kto wie, no musielibyście przetestować i ewentualne wnioski napisać w komentarzu, bo też mnie to ciekawi. Kolejną kwestią to jest metody badania pojemności. Żeby nie robić tego w jakiś tam sposób prymitywny, typu latać z miernikiem co chwilę i patrzeć, czy dociągnęliśmy do 10,5 V, czy nie, można wykorzystać taki bardzo prosty regulator PWM, który ma zabezpieczenie przed rozładowaniem do 10,5 V, czyli należy podłączyć baterię tak jak tutaj jest zgodnie z opisem, natomiast tutaj w miejscu, gdzie jest symbol żarówki, podłączamy odbiornik, którym będziemy taki akumulator rozładowywali. Ale żeby wiedzieć, jaką pojemność uzyskaliśmy, no to kolejnym etapem byłby zakup gdzieś na AliExpress takiego miernika pojemności. Chociaż teraz już na hasło AliExpress, no to pewnie wszyscy będą widzieli tą fejkową baterię 200 Ah. No ale w przypadku tego miernika nie jest on zły. On całkiem dosyć dobrze pokazuje, chociaż jest wyskalowany do 70 Ah. Ale żeby nie wystąpił efekt taki, że po odcięciu zasilania miernik nam się wyzerował, no to najpierw podłączamy miernik między akumulatorem a regulatorem ładowania. Na końcu w miejscu żarówki odbiornik. No i wtedy on będzie cały czas podłączony do akumulatora i po prostu będziemy widzieli, co się dzieje. Jak przyjdziemy rano sobie na przykład, a regulator nam rozładuje baterię i tak pozostawi. 50 kilka amperogodzin, no to już się można zastanowić, żeby nie zrobić z takich baterii jakiegoś takiego prymitywnego magazynu energii. Mam nadzieję, że materiał pomocny. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Cześć!